STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Także trzech kontuzjowanych, nie wiem ile dni potrwają te kontuzje. Dzisiaj dwie następne. Na pewno to martwi. Widać było, że to granie, te podróże, to wszystko gdzieś tam odcisnęło piętno na wysiłek fizyczny zawodników i to było czuć. Natomiast bardzo jestem zadowolony z tego, że mimo widać ogromnego zmęczenia drużyny, że był taki moment, że było bardzo ciężko na boisku przy wyniku 1-1. W tej końcówce mocno chcieli wygrać ten mecz i może nie stwarzaliśmy jakichś nie wiadomo ile sytuacji, ale kilka razy bokami pootwieraliśmy te sektory. Nie było może dokładnego dogrania, czy dobrze się piast był zorganizowany, ale nie ma co krywać, że wyszarpaliśmy to zwycięstwo, troszkę szczęścia przy tym było i no cieszymy się, że po takim ciężkim okresie zdobyliśmy dzisiaj 3 punkty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Andrzej? Dzień dobry, panie trenerze. Ja mam pytanie a propos Kimali. Na chwilę obecną zagrał też przeciętny, szczególnie w obronie. No, chcę trochę więcej popracować. Jak pan może? Rzadko się zgadzam z dziennikarzami, ale w tym wypadku tak. To znaczy, problem był z tą pracą wahadłową, z przekazywaniem sobie, kiedy iść do pressingu, a kiedy przekazać defensywnego pomocnika. Grając dwójką napastników, tak jak to później było, kiedy Karol wszedł, musi ta współpraca wyglądać lepiej. Na pewno pod tym względem jest tutaj dużo pracy z Patrykiem. Ja od początku mówiłem, że jeśli chodzi o taktykę, ale też kilka razy utrzymał piłkę, kilka razy gdzieś tam faul na nim był. Nie wymagajmy, to był jego pierwszy mecz, jakbyśmy wymagali od chłopaka, żeby on nam dzisiaj mecze wygrywał. Jeszcze niedawno grał w pierwszej lidze. Ten chłopak ma potencjał i jeszcze wiele dobrego tutaj z niego Jagiellonia będzie miała. Dobry wieczór Państwu. Na pewno nie jest łatwo pogodzić się z porażką w ostatnich sekundach spotkania. Na pewno jesteśmy bardzo źli, rozczarowani właśnie tym, że straciliśmy tą bramkę w samej końcówce. Na pewno co do przebiegu meczu, to pierwsza faza do utraty bramki Jagiellonia była zespołem zdecydowanie lepszym, efektem była tam bramka. Natomiast później otrząsnęliśmy się z tej sytuacji. Zaraz pierwsza akcja po utraconej bramce, kapitalna piłka do Michała Papadopoulosa, miał 100% sytuację, bramka nie padła. No ale gra bardziej już się wyrównała. W drugiej połowie wyszliśmy z nastawieniem ich, powiedzmy, silne postanowienie, że musimy ten mecz wyrównać. Tak się stało. Po bramce na 1-1 świetną okazję miał Patryk Dziczek, obrońca Jagiellonii, wybił piłkę z bramki, z linii bramkowej. Później jeszcze była bardzo dobra akcja Valencia, Parzyszek, Jagiełło. Także no, mogliśmy zdobyć tą drugą bramkę. Tak się nie stało. W takim meczu, jeżeli nie strzelasz, no to niestety tak to się kończy. Strzał znowu bardzo dobry do Wikowasa, no i nieszczęście gotowe. No cóż, jest ciężko pogodzić się, tak powiedziałem, z tą porażką. Długa droga przed nami, ale musimy to przeżyć wspólnie, tak powiedziałem drużynie. Razem wygrywamy, razem przegrywamy, razem się cieszymy, no i razem się smucimy. Na ten smutek nie będzie też dużo czasu, bo już w piątek gramy kolejny mecz, no i musimy w pewnym sensie już powoli do tego meczu się przygotowywać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Andrzej? Dzień dobry, panie trenerze. Andrzej Jakubowski, Jagiellonia.net. Ja chciałbym zapytać o to, w jaki sposób przygotowywał pan zespół, mając na uwadze to, że Jagiellonia grała w meczu pokojowy, prawdopodobnie podróż podobno do Białegostoku i zdecydowanie mniej czasu na to, aby się przygotować do tego spotkania stałą drużyną. Czy specjalnie tutaj przekazywał pan za to, że druga połowa gdzieś tam próbuje troszkę przekracić ten bok? Wie pan co? Na pewno ktoś tam szeptał, że Jagiellonia może być zmęczona, że podróż, gra i tak dalej, ale zawsze przygotowujemy się do takich spotkań z taką, powiedzmy, dozą ostrożności w kontekście tego, czy zespół będzie zmęczony, czy nie, no bo często jest tak, że drużyny grają co 3 dni, ta dyspozycja jest bardzo dobra, no i początek pokazał, że Jagiellonia była w bardzo dobrej dyspozycji. Też nikt nie mówi o naszych jakichś problemach kadrowych, dzień przed meczem Tomasz Jadłowiec wypadł, Marcin Pietrowski pauzuje za kartkę, Jorge Felix, także no, jak na nasze też możliwości i na naszą kadrę są to dość istotne, powiedzmy, zmiany. No i tak myślę, że pokazaliśmy, że potrafimy też w piłkę grać. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.